Boże, zapraszam na majowe wydanie informacji telewizji Prowidencja, z których dowiecie się Państwo, jakie wydarzenia religijne miały miejsce w Stalowej Woli. Około 200 młodych ludzi wzięło udział w pierwszej dekanalnej majówce młodych w Rozwadowie. Jej pomysłodawcą jest dziekan stalowowolskiego dekanatu ksiądz Krzysztof Kida, proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli, która jako jedyna w mieście podtrzymuje tradycję majówek przy kapliczkach i krzyżach. Spotkanie odbyło się w Rozwadowie w sobotę, 11 maja. Majówka rozpoczęła się Eucharystią, której przewodniczył proboszcz parafii świętego Jana Pawła II, ksiądz Marcin Hanus, a towarzyszyli mu kapłani stalowowolskich parafii. On też skierował do młodych Słowo Boże. Zaraz po mszy świętej, przed obrazem Matki Bożej Szkaplerznej, kapłani zawierzyli młodzież jej opiece. Potem, już na placu koronacyjnym, zgromadzeni wyśpiewali majówkę. Po niej zaś było wspólne grillowanie przy plebanii, które przygotowali członkowie stowarzyszenia Przyjazna Dłoń, działającego przy tej parafii.